Joanna Agatowska, była kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta Świnoujścia? Zaopatrzeni w taką wiedzę na spotkanie z prezydent Joanną Agatowską przyjechali do naszego miasta poseł Konfederacji Roman Fritz i grupa jego zwolenników. Kto zyska, proszę Państwa, na tym, że port kontenerowy w Świnoujściu, budowa zostaje wstrzymana? Oczywiście Rostock, oczywiście porty niemieckie, gdzieś życie oczywiście nie znosi próżni, a więc gdzieś wszystkie towary, również strategiczne surowce muszą wpływać. I teraz taka refleksja, która mnie naszła, słuchając tych ważnych treści, które kolega Marcin Sowiński przytoczył. No jak to się dzieje, że to właśnie akurat Platforma Obywatelska, jeżeli gdziekolwiek się pojawi, można powiedzieć, z dużą dozą prawdopodobieństwa sprzyja tym sytuacjom. To jest wersja polityczna. I teraz pytanie właśnie do wyborców, do działaczy Platformy Obywatelskiej. Czy naprawdę na tym wam zależy, aby wasz wizerunek był kojarzony jednoznacznie z opcją proniemiecką? Działacze Konfederacji przyjechali do Świnoujścia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec odwołania się Joanny Agatowskiej od decyzji lokalizacyjnej terminala kontenerowego. Pani prezydent Świnoujścia w pewien sposób zawetowała na razie inwestycje tutaj w Świnoujski port kontenerowy, który jest ogólnopolską, ważną strategicznie dla państwa polskiego inwestycją. Dotyczy części mieszkańców, którzy już i tak mają na tamtej stronie Świnoujścia, na Warszawie, i tak port, gazoport, wiadomo, że to już są utrudnienia. W sumie wydaje się, że te utrudnienia, które powstałyby teraz, gdyby ten port powstał, co mamy nadzieję, że powstanie, aż tak naszym zdaniem nie uderzają tutaj już w tych dotkniętych tamtym pierwszym projektem inwestycji mieszkańców. Więc na pewno nie najlepszym rozwiązaniem byłoby, jak pani prezydent sugeruje, robienie lokalnego referendum w tej sprawie. Ja już pod urzędem wojewódzkim w Szczecinie mówiłem, że jeżeli tak, to zróbmy referendum ogólnokrajowe. I tutaj bym się zwracał do rządu, żeby też wystąpił, jeżeli taki projekt ma tu być, to zróbmy ale referendum krajowe. Poza tym, no zawsze można zrobić referendum lokalne o odwołanie pani prezydent, a chętnych już nie mało tu się znalazło. Więc ten projekt, myślę, że dzisiaj tutaj interwencja poselska, którą rozpoczynamy w tej sprawie, będzie znaczącym krokiem do tego, żeby właśnie zatrzymać pewne, no jakby obawy. No bo czy interes teraz byłby reprezentowany, gdyby miały być blokowane te inwestycje? No czysto niemiecki. No więc czysto nie polski, a my jesteśmy po stronie polskiego państwa póki co tutaj, więc zastanawiam się, jak mogą tego typu urzędy, urzędnicy reprezentować interesy, jednak moim zdaniem atakujące interes Polski. Mówiąc o interesie Polski, goście nie wiedzieli na przykład, że za budowę terminala kontenerowego, a także operowanie nim w przyszłości, odpowiedzialna będzie firma nie wywodząca się z Polski, a belgijsko-katarskie konsorcjum. Na żadnym z branżowych portali konsorcjum nie figuruje nawet w rankingach czołowych operatorów terminali na świecie. Podskórnie czuję, że jednak jest preferowana tutaj strona niemiecka. A czy nie przeraża Państwa, że to jednak operatorem tego terminala będzie konsorcjum belgijsko-katarskie, które nie należy też do czołówki, powiedzmy, globalnej, jeśli chodzi o operowanie tego typu infrastrukturą portową? Wszystko jest kwestią właśnie sprawdzenia i analiz. Po to jesteśmy, żeby ludzie się i poprzez media, tak, dowiedzieli o tych wszystkich sytuacjach. Na terenie terminala kontenerowego ma być również wydobywana nafta przez kanadyjskiego operatora. Z tego Polska nie skorzysta, ponieważ kanadyjski operator tego nie korzystał z polskiego ropy. No to jest akurat wiedza, którą nie dysponujemy, nie wiem. Tak, no, bardzo dziękujemy właśnie za informację, po to jesteśmy, żeby się to, jeżeli pogasić. Państwo macie dalsze informacje i możemy te dodatkowe punkty. Tak. No. Arkadiusz Marchewka z Ministerstwa Infrastruktury od kilku miesięcy zapowiada, że rząd będzie kontynuował przygotowania do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. Wkrótce ma też przyjechać do Świnoujścia na spotkanie z panią prezydent i mieszkańcami.
Jest to bardzo bolące, że cała Polska myśli, że można w Świnoujściu wcisnąć tak naprawdę ogromne przedsięwzięcie przemysłowe, bo pamiętajmy, że tutaj planom zabudowy będzie podlegało około 400 hektarów terenu, w tym 2 km plaży, bo taki obszar jest objęty na Warszawie planami rozwoju portowego, w tym między innymi terminala kontenerowego, terminala masowego, terminala paliwowego. To jest kilka przedsięwzięć inwestycyjnych. I ten głos mieszkańców Świnoujścia do tej pory nie był w ogóle brany pod uwagę, nie był słyszany. Przypomnę, że od ponad 7 lat zwracamy uwagę administracji rządowej, która podjęła takie decyzje w 2019 roku, przyjmując m.in. specustawę, że nie przedstawiono raportu oddziaływania na życie społeczne i gospodarcze miasta. To moje środowisko polityczne. Ja sama wielokrotnie na to zwracałam uwagę i o tego typu dokumenty prosiłam. Prosiliśmy o koncepcję, prosiliśmy o plany, prosiliśmy właśnie o ten raport oddziaływania. I przez te wiele lat głos mieszkańców był tutaj ignorowany. Oczywiście duże znaczenie miało też to, że poprzedni prezydent miasta Świnoujście nie zabiegał prawdopodobnie o to, żeby nasz głos był faktycznie słyszany. Ten dialog nie był oczekiwany tutaj w tym zakresie. Natomiast te plany dzisiaj zaczynają się materializować. Bardzo mocno się o nich mówi. Są przeznaczane środki z budżetu państwa na realizację tych przedsięwzięć idące w miliardy złotych. Czyli jest droga dojścia do tego, żeby to na Prawobrzeżu się pojawiło. I jest to tak naprawdę ten moment, kiedy my jako mieszkańcy Świnoujścia, a ja w ich imieniu złożyłam odwołanie od decyzji lokalizacyjnej, oczekujemy, że po prostu zacznie się z samorządem i z mieszkańcami bardzo poważnie rozmawiać. Jestem po dwóch rozmowach telefonicznych z panem ministrem Marchewką, również z panem wojewodą i takie spotkanie jest zapowiedziane, że się odbędzie i mam nadzieję, że ten dialog rozpoczniemy, ponieważ sam pan minister, również pan wojewoda przyznali, że na przestrzeni tych minionych 8 lat zarządów Prawa i Sprawiedliwości ten dialog społeczny został zaniedbany bardzo mocno. Cieszę się, że jest taka jaskółka woli do rozmawiania. Trochę niepokoją mnie takie informacje, że jest oczekiwanie, że będziemy bezkrytycznie przyjmowali tutaj stanowisko rządu, który jak wiemy kierunkowo chce port kontenerowy w Świnoujściu budować, ale naszą rolą jest pokazać, wzruszyć ten temat na tyle, żebyśmy byli w stanie przedstawić stanowisko samorządu, które pokazuje jednoznacznie. Miasto nie jest przygotowane do przyjęcia tak silnego oddziaływania portu na prawobrzeżną część Świnoujścia, co od wielu lat sygnalizują mieszkańcy Świnoujścia, my również, ale również to oddziaływanie będzie przenosiło się na lewobrzeżną część Świnoujścia, czyli funkcje turystyki i uzdrowiska, które tutaj funkcjonują w odległości kilkuset metrów od planów budowy tak dużej instalacji i to, co jest dzisiaj dla nas wszystkich najważniejsze i czego skutki też ponosimy, czyli kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli dzisiaj jest zamknięta od ponad roku ulica Ku Morzu i strefę bezpieczeństwa wyznacza się taśmą. Mówi się, że potencjalny rowerzysta czy turysta, pieszy, który wejdzie na ulicę Ku Morzu, stanowi zagrożenie dla portu kontenerowego i dla bezpieczeństwa, dla gazoportu, to budowa portu kontenerowego w odległości 200, 300 czy 400 metrów od tego terminala gazowego będzie przepotwornym zagrożeniem dla nas wszystkich. Także w tym odwołaniu między innymi zwracamy też na to uwagę, że wiele zagrożeń infrastrukturalnych, czyli dostępu do wody, dostępu do układu komunikacyjnego na Prawobrzeżu, hałasu, zagrożeń dla środowiska naturalnego, które mamy, no i między innymi właśnie przede wszystkim dzisiaj bezpieczeństwa, muszą być ponownie przez inwestora wzięte pod uwagę, a w imieniu inwestora występuje tutaj Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście i pan wojewoda. I stąd też te rozmowy, które chcemy prowadzić, bardzo intensywne i merytoryczne i konkretne w imieniu samorządu. A jak sama prezydent zapatruje się na zarzut, że broni interesów Niemiec? Są to absurdalne zarzuty oczywiście, ponieważ wiemy doskonale, że dzisiaj to nie kwestia narodowościowa decyduje o tym, w jaki sposób rozwijają się porty, tylko decydują o tym sami operatorzy i decydują głównie logistyka, bo chociażby informacja sprzed kilku dni, że firma Maersk i Lion utworzyła spółkę Gemini, która będzie dzisiaj będzie rozpraszała dystrybucję logistyczną kontenerów tutaj po całej Europie, na czym ma stracić między innymi również port w Gdańsku. Więc jak widać, nie są to kwestie inwestycji narodowych i planów, które rząd może chcieć realizować, tylko tak naprawdę decyzje biznesowe, o których decydują nie
tu w Polsce różne podmioty, tylko ktoś ponad naszymi głowami. A w sytuacji, kiedy państwo polskie otwiera się na realizację inwestycji z belgijsko-katarską firmą, gdzie też nie wiemy, jak będzie wyglądało finansowanie tej inwestycji, wiemy, że ono będzie bardzo, bardzo kosztowne, kilkunastomiliardowe, na polskich terenach, na naszej polskiej ziemi, to chcielibyśmy zadać kilka pytań, w jaki sposób ten interes narodowy naszego państwa, głównie naszego miasta, bo to nas interesuje jako samorząd, będzie realizowany. I tu bym oczekiwała, że środowiska prawicowe, które dzisiaj spłuciły temat do tego, o czym pan powiedział, zaczną zajmować stanowiska swoje i wyrażać opinię, jak interes narodowy w tym zakresie będzie chroniony. Gdyby firma polska inwestowała, gdyby zabezpieczyła interes mieszkańców Świnoujścia pod kątem społecznym i gospodarczym, gdyby partycypowała w kosztach, które z tego tytułu, ogromnych kosztach, które będziemy musieli ponosić, żeby chronić nasze miasto i życie tutaj i komfort życia mieszkańców Świnoujścia, to ja bym wtedy rozumiała takie, a nie inne podejście. Natomiast dzisiaj jest to sprawa polityczna, wykorzystywana w celach politycznych i oczywiście, że takie działania przez różne środowiska polityczne są podejmowane. Natomiast mnie interesuje merytoryczna walka o interes mieszkańców Świnoujścia i samego miasta. Oby wiedza, którą nabył w Świnoujściu poseł Fritz, trafiła do Warszawy. Po spotkaniu z prezydent Agatowską poseł podobno zmienił zdanie i w jej działaniach nie widzi proniemieckiej postawy, a ochronę interesów miasta.